Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik: kieszeń, kabura na telefon od marki Tafbild. Jest to jeden z najnowszych modeli, ponieważ został wypuszczony w tamtym roku na nasz rynek, jak dobrze pamiętam. Jest to ulepszona wersja poprzednika. Kto posiadał, kto oglądał u mnie recenzję, to widział, że starszy model był kapkę mniejszy, były skargi, że większość telefonów budowlanych, roboczych się nie mieściła i to był troszeczkę minus dla niektórych. Tutaj już wersja została ulepszona, ta kieszeń jest o wiele większa i tutaj mamy bardzo duży plus, bo mamy w końcu mocowanie Cliptechu, czego nie mieliśmy w poprzednim modelu, więc tutaj już śmiało nasz zestaw możemy zapinać na pasie, na kieszeniach przy spodni, jeżeli sobie coś takiego zamontujemy, torbach i tak dalej, więc zawsze możemy sobie tą kaburkę założyć, zaczepić, gdzie żywnie chcemy. Kaburę możemy zakupić w dwóch zestawach, możemy zakupić gołą, tak zwaną kaburę lub zwanym ołówkiem dodatkowym i notesem. No to jest fajna sprawa, ponieważ możemy sobie coś tam zapisywać, jakieś tam, nie wiem, przemyślenia, jakieś tam na pracach, coś zapomnimy po prostu i sobie zapisujemy. To jest świetna sprawa, mamy to w zestawie i mamy taki mały ołóweczek również z logiem Tafbilda, więc to jest naprawdę spoko. Tutaj fajne jest dedykowane miejsce. Oczywiście zamiast ołówka może być marker, może być długopis, pisak i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj też opcję karabinczyka, też fajna opcja. Zawsze możemy sobie jakieś klucze zaczepić, jakieś tam bity pod ręką. Nieraz mamy taką potrzebę, więc zaczepiamy i ten zestaw, który chcemy, jest zawsze przy nas. Bardzo spoko. Ja często również do mojej kabury zaczepiam moją latarkę podręczną, która jest zawsze przy mnie. Jest taka opcja, fajnie to się komponuje, bezproblemowo zaczepiamy za elastyczną szlufkę i mamy naszą latareczkę zawsze pod ręką. Tak ciężko przed kamerą zaczepić. O, tak się to prezentuje. I w tym momencie mamy latareczkę pod ręką. Naprawdę fajna sprawa. Tutaj nam nic nie wypadnie, bo siedzi fajnie na ścisło. Więc tak też można, oczywiście. Jeżeli chodzi o całą budowę, zobaczcie, tak się prezentuje. Oczywiście mamy fajne logo Tafbilda. Kolejny temat, rzepa. Tutaj znowu Tafbild poszedł w tym samym kierunku. Wiadomo, że z czasem ten rzep po prostu przestanie działać, bo nie oszukujmy się, wszystko się wyrabia podczas użytkowania, podczas pracy. Normalne. Ja myślę, że generacja trzecia, bo to nie będzie koniec, jeżeli chodzi o kabury na telefon. Myślę, że w końcu Tafbild wymyśli coś innego, coś fajniejszego, coś bardziej żywotniejszego. Tak jest moje zdanie na przyszłość. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tak się prezentuje cała kabura. Jest naprawdę fajnie obszyta, fajnie wykończona. Oczywiście mamy tutaj spoko materiał usztywniany, więc naprawdę fajnie się prezentuje. Jeżeli chodzi o gabaryty, bo to może będzie najważniejszy temat. Jeżeli chodzi o gabaryty, mamy w tym momencie kieszeń na płasko. Jeżeli chodzi o szerokość, mamy tutaj 87 mm i wysokości mamy jakieś 170 mm. Lecz to jest taki wymiar na płasko. Po włożeniu szerszych gabarytów, tak jak mówiłem, mamy tutaj wszystko rozciągliwe po bokach i od dołu, czyli tak naprawdę możemy naprawdę duże gabaryty. Ja tutaj mam Hamera swojego 6-calowego. Zobaczcie, on wskoczył na luźno, bez żadnego problemu, bez żadnego zgiełku. Kolejny temat. Mamy tutaj jeszcze również drugą kieszeń, na tak zwaną powerbanka. Możemy tutaj wrzucić dokumenty i tak dalej, która też jest bardzo pojemna. Zobaczcie, Hamer kolejny, 5,5 cala. Gruby, zobaczcie, śmiało się mieści. Voilà. W tym momencie mamy dwa elementy i śmiało można to zapiąć i nosić przy sobie, bez żadnego problemu. W tym momencie mamy grubość
około 60 mm. Bez żadnego problemu. Więc tutaj Tavbit naprawdę przemyślał sprawę. Na początku było tak, że było ciasno w tych kaburach, a teraz zrobił tak, że jest naprawdę spoko, luźno i możemy naprawdę do niej naprawdę, jak to się mówi, dość sporo gratów doładować. Bez żadnego problemu. Tutaj wszystko fajnie się po prostu ustosunkuje. Jeżeli chodzi o zapinanie, oczywiście standardowo każdy klipter, czy to na pasek, czy tam gdzie będziemykolwiek żywnie chcieli, zapinamy bez żadnego problemu. Oczywiście możemy również korzystać z klik systemu. Niektórzy użytkują klik system. Oczywiście na klik system. Klik system jest to udogodnienie, połączenie Tavbuilda właśnie z akcesoriami. Też również pasuje bez żadnego problemu. Tutaj się to zapina, zaklikuje, trzyma bez najmniejszego problemu. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o koszt kabury, tutaj za chwilę Wam wyskoczy cennik. Ja osobiście podczas użytkowania, co mogę tutaj stwierdzić, że na przyszłość Tavbuild pasowałoby, żeby po prostu wymyślił zapięcie, które po prostu z czasem nie będzie samo się odpinać, bo to się wyrobi. Najlepsze to by było coś na zasadzie jakiejś zapinki tutaj, jakiegoś tam alopaska, coś w tym stylu, ponieważ często jest tak, że jak pracujemy, to zazwyczaj nie patrzymy, czy tam nam się otworzyło to, czy nie otworzyło się, tylko po prostu pracujemy, robimy swoje, co nie? A nieraz tak bywa, że jak się tam bluzą, koszulą, zwłaszcza porami jesiennymi, zimowymi, gdzie mamy ten telefon gdzieś tam z tyłu zapięty, to zdarza się, że jak przypuśćmy użytkujemy, pracujemy i gdzieś tam ta bluza nam się przesuwa, czy tam kurtka się przesuwa, podwija, to po prostu nieraz jest tak, że po prostu tą naszą kaburkę się otwiera. Zdarzają się takie przypadki, więc wybór należy do Was. Jeżeli nie macie zaufania do takich rzepów, to po prostu wybierzcie inny model z innego producenta. A jeżeli Wam odpowiada szybkość montażu w każdym miejscu i zawsze można coś z czasem, ja na pewno tak zrobię, że tutaj inne zamknięcie zastosuję i na pewno się Wam po prostu pochwalę, podzielę się z Wami, jak ja to wykonałem. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzu, czy macie, czy posiadacie, czy używacie, czy Waszym zdaniem warto, czy też nie, czy macie jakieś inne kabury, inne sposoby na potrzebę odłożenia gdzieś telefonu w innym miejscu niż w kieszeni, ponieważ czujecie dyskomfort albo boicie się o zniszczenie tego telefonu, bo nie oszukujmy się, podczas prac, różnych prac, które wykonujemy, nasz telefon, jakby nie patrzeć, jest narażony na nacisk, na wypadnięcie itd., itd. Więc komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!